Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się Hobo Tough Life. Już jesteśmy po, zresztą co możecie nawet widzieć jeszcze po lekkim naszym upojeniu, jesteśmy już po całym procesie, który musieliśmy przejść. I co dzisiaj zrobimy, moi drodzy? Po całym procesie oczywiście stawanie się legendarnym Moczy Mordą. Co dzisiaj zrobimy? Załatwimy Bugsa, może znajdziemy gdzieś szakala, ale nie mam bladego pojęcia, nie pamiętam teraz dokładnie gdzie on był. Co więcej, załatwimy te dwie rzeczy, załatwimy dla Berła Dionizosa te mroczne odłamki, jeśli się oczywiście uda. No i właśnie, ja chciałem jeszcze zobaczyć, czy na przykład nie można tutaj na policji czegoś zgłosić. Funkcjonariusz, chciałbym zgłosić przestępstwo. Znalazłem zwłoki pod wiaduktem kolejowym w tym małym parku, były tam zakopane. Podaj mi dokładne miejsce. Opisz funkcjonariuszowi o miejsce zbrodni. Tykałeś czegoś? Nie, tylko je wykopałem. Dobrze, wyślam patrol. Dziękuję. Nie ma za co. No i to tyle niestety, co mogę zrobić. Tutaj. Czy u porucznika coś dzięki temu będziemy mieli? No nie bardzo, tak? Tutaj wcześniej możemy na współpracę dwójce mieć, jak będziemy mieli 60 zaufania, no ale jak widać, tak jak mówię, to jest moi drodzy, pamiętajcie, stary system. Teraz macie jakoś tam to łatwiej załatwione, z tego co wiem. Po tych update'ach tam iluś 10, które miały miejsce w trakcie, więc wasz system będzie zmieniony, kiedy wy będziecie grali, a tymczasem, tak jak mówię, ja się wybieram tutaj do Bugsa. Usadowię się może nieco lepiej i... Bugs powinien być gdzieś tu. Niech wbiję tutaj w lewo, bo tutaj znajduje się Mozje, nie Mozje, tylko Zróż i cała paczka. Weźcie taki wiewiór, chwila, a to jest Freaks, tak? A gdzie był Bugs? Gdzie jest Bugs? A, Bugs był tutaj. Właśnie. Z tego kojarzyłem. Dobra, aj. Przepraszam, moi drodzy, moje włosy jak zwykle się mi nie słuchają, a poza tym mam czapkę krzywo. O, dobra. Możemy kontynuować naszą rozgrywkę. Przyjrzałem cię, Ben Swale. Razem ze swoimi koleżkami mordujecie innych bezdomnych. Czekaj, nic nie rozumiesz. Nie jestem jednym z nich. Powiem ci, co w tym wszystkim chodzi. Ale musisz mi obiecać, że nikomu się nie ugarasz. No dobra, gadaj. Naprawdę jestem zaginiony pod przykrywką. Miejscowość nawet nie wie, że to jestem. To krajowa operacja. Prowadzimy śledztwo w sprawie organizacji korupcyjnej. Co? Większy lokalny koncerny pracuje dla mafii. Oficjalnie jestem duchu, by obserwować dealerów działających na ulicy Wesoła. Ale naprawdę, obserwuję mafię. To konkretna sprawa. Nie wierzę ci. Pokaż odznakę. Bugs rozgląda się, potem pokazuje ci srebrną odznakę. Rozumiem. Tak czy inaczej chciałbym załatwić... Resztę sukniętów z tej listy zasłużyli sobie na to. Nie zamierzam ci przeszkadzać. Powiem więcej, dopilnuję, by nikt nie wszczynał śledztwa w sprawie śmierci. To jest znajście? Bazookej, szakal. Bazookej to idiota. Ukrywa się na dworsku. Ja wiem, że Moczy Mord wniósł na jakąś imprezę za trochę około. Najpierw będę stawić Moczy Mordę przeciwko niemu. Szakale, między inna sprawa. To samotnik, który kieruje się całą tą operacją. Ma spływ, jest bardzo niebezpieczny. To jebany psychopata. Nie możesz go spotkać. Bazooka gryzie piach. Doskonale, jednego skrywa mniej. Teraz to tylko szakal, uważaj na niego. Załatwione. Okej, gdzie znajdę tych gnojków? Szakalem nie pójdzie tak łatwo. Nie mam pojęcia, jaki mam plan dnia, będziesz potrzebował kogoś, kto ma ze sobą ekipę. Okej. Jak leci wszystko gra? Mam coś dla ciebie, póki jesteś giną. Kurwa, nie tak głośno, co to? Że skoro jesteś giną, nie póki jesteś gliną. No, tylko że może póki, tak? Może stracić swoją pozycję. Dodatki opracowania pewnego śledczego, który pracował nad tą samą sprawą. Dasz mnie? Jasne, czemu nie? Świetnie, dzięki, dopilnuję, żeby trafił do ręce. Mam nadzieję, dzięki. Wydaje mi się, że fajnie ty postać gdzieś tutaj odegrałem. Okej. No tylko został mi szakal, ale niestety co do szakala, no nie mam żadnego pojęcia, gdzie on się znajduje. Tak jak sobie tutaj przejdziemy, jak widzicie, jest Pączuś, na przykład. To wiem, że on jest tam. Mamy Pepe, Pajor, S. No i właśnie, szakal. Mamy tylko sztabę. Niestety. Więc nie pamiętam. Muszę przyznać, że nie pamiętam za żadne skarby, gdzie on się znajdował, więc ja sobie zaznaczę przy okazji. Radio samochodowe od razu. O! Okej, jesteśmy zaraz obok. To wiecie co? Podskoczmy tam. Załatwimy to radio samochodowe. I potem pójdziemy do Emila. Znaczy zakładam, jeśli nie da Emila, to pójdziemy do tego drugiego, który tam jeszcze jest. Jest pan policjant, po co porządku pilnuje, ale ja mogę zrobić coś takiego i... Pan policjant... Mnie... Ja mną nie przejmuję. Ej, zobacz, on zniknął. Okej, czyli wychodzi na to. Jestem ciekaw, czy tutaj coś się zmieniło dzięki temu. Po prostu odbiegłem od niego wystarczająco daleko. Bo jeśli odbiegłem wystarczająco daleko, to
śmieszne, tak? Że można odbiec i postaci się przestają spawnować. Czyli tak to jest zarandomizowane. Dobra, ważna informacja dla mnie. Znaczy taka ważna, pseudo ważna troszeczkę, ale przynajmniej fajnie wiedzieć, że tak działa ten system spawnów tutaj. A co tutaj się zdarzało? To były apteki takie. A naprawdę nie mam do tego pojęcia, gdzie jest szakal. Muszę wam przyznać, że... Zupełnie mi to nic nie mówi. Tutaj czegoś potrzebujemy z tego sklepu? Chyba nie bardzo. Ten plecak jest absolutnie za drogi. Nam się nie opłaca go kupować. Choćbym chciał, tak? No, nie jest mi po prostu potrzebny. W ogóle nie jest mi. Jest mi zbędny. Szczególnie, że jak widzicie, już potworzyłem rzeczy, podkładałem i tak dalej, powypijałem też ten alkohol, który mieliśmy, tak? Zgadza się? Salutki, ten, który nam dawał dodatkowe bonusy? Chyba tak. Więc, no, to jest załatwione. I lecimy do ćpunów. Dlaczego do ćpunów? Dlatego, że pomimo, że tej, no, ćpuny sami mi nic nie powiedzą, tak? Wiecie. Ja, nie, dobrze wyszedłem. Przyszedłem, znaczy się. Wiesz, ćpuny mi nic same z siebie nie powiedzą. Tak. Jaka? Herpik derpik. Sekundka. Tu jest to. Tu jest wyjście. O, dobra, tego szukałem. O tyle ćpuny sami mi sobie nic nie powiedzą, tak? Ja bym chciał spróbować tym roczne odłamki zdobyć albo od tego pana, który tutaj będzie. O, zardzewia, wiecie co, wezmę ten garnek. Nie powinienem, ale wezmę. Ty może się ogrzać, okej. Okay. Może coś tutaj jeszcze sensownego znajdę, wybaczcie, już tak ten system zbieracza znowu się włączył. Nie wiem po co. Już za dużo tych rzeczy. Dlaczego schodzę tutaj, bo chciałbym najpierw pogadać z tym gościem. Zobaczcie, czy on mi może da to odłamki. Zostawię, co ja mam teraz zrobić. Aha, no tak, bo ja mu zepsułem tutaj wszystko, tak, w sensie... gdzie powiedziałem mu te wszystkie rzeczy, no i on zwątpił w siebie, tak? Ojejku, biedny misie, teraz zauważyłem tego misia. To jest jakieś szpule z czymś. Dużo świec. No, szkoda, że nie mogę tych rzeczy zabrać na przykład. No ale cóż, najwyraźniej, no... tutaj u tego pana nic nie załatwimy. Ale to mi nie przeszkadza, bo i tak zakładałem, że będziemy musieli iść do Emila. A Emil jest niestety... kawałeczek dalej. On był gdzieś tutaj niedaleko. To jest pani MK. Teraz gdzieś powinniśmy go znaleźć. Chyba tutaj, jak dobrze pamiętam. No co jest, co jest, co jest? No co? To tam spierdalaj. No to lecimy z nim. Jak gość się chce z nami bić, no to moi drodzy, my nie mamy z tym żadnego problemu. Trafienie krytyczne 39-41. No, pan kolega to został na jednym HP-ku. Więc cóż. Myślę, że mu spraliśmy ładnie twarz. Zanista Emil. Hej, wiesz coś o mrocznych odłamkach? Na szatana, oczywiście. Mroczne odłamki są błogosławieństwem zesłanym nam przez naszego pana, Lucyfera. Zapomniałem właściciela wziąć moc upadłego anioła. Używam ich w charakterze talizmanów. Gdzie mogę je znaleźć? Masz przy sobie kilka sztuk? Tak się składa, że mam, ale nie oddam. Wolałbym już oddać życie. Gdybym ci je przekazał, mroczne siły byłyby dla mnie wściekłe, a tego nie chcę, bo z nimi mam... mam z nimi dobre relacje. Są mi potrzebne, nie wierzę, że to mówię. Są mi potrzebne do rytuału. Rytuału, powiesz? Interesujące. Słuchaj, nie oddam ci swoich odłamków, są symbolem przychylności Lucyfera, ale mogę ci powiedzieć, jak je samodzielnie zdobyć, choć będzie to wymagać ofiary. Czemu zawsze takie rzeczy wymagają ofiar? No dobra, ile kotów mam przynieść? Kotów? Nie, nie o to chodzi. Zresztą nic dobrego z tego nie wynikło. Przecież poszczególnie wiadomo, że koty są istotami rodem z piekła. Mają 9 żyć i tak dalej. Zwłaszcza czarnych kotów nie można ruszać w piekle, mają status elit. W takim razie o jakich ofiarach jest mowa? A jak myślisz, piekło zna tylko jedną walutę? Mawia do zaoferowania, a w zamian wymaga uiszczenia zapłaty w postaci życiowej energii. Czyli że co, mam sprzedać duszę diabłu? Ja bym to bardziej porównał do spłaty kredytu niż użytkowania wieczystego, ale no po prostu starego, dobrego barteru. Więc że musimy wiedzieć o dobrym swojej krwi i życiowej energii, a potem uzyskasz jakąś korzyść. Jeździ się po szczęście, może nawet dostaniesz mnóstwo odłamek. Jak mam to niby zrobić? Pociąć się czy co? Nie, 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 wystarczy, że od tak sobie opuścisz krwi. Że od tak sobie opuścisz krwi, trzeba przeprowadzić odpowiedni rytuał. Wyczuwam w sobie ogromny potencjał. Chciałbyś może wstąpić w nasze szeregi? Ja wiem, nie da się jakoś inaczej zdobyć tych odłamków? Nie, to jeden sposób. W takim razie wchodzę w to. Doskonała troszeczka krowy, użyj, by zbudować własny ołtarzek. Rytuał można przeprowadzić tylko w nocy, bo w dzień świeci się święte światło. Jasne, to ma sens. Potem ogarnij pakowanego kurczaka. Chwila, mówię, że muszą poświęcić w ofierze swoją energię życiową. Tak, ale bez kurczaka się nie obejdzie. Potrzeba jakiegoś konkretnego kurczaka?
Nie, ale kurczak musi być surowy, mrożony będzie w sam raz. Wystarczy, położysz go na ołtarzu i przetniesz sobie dłoń i skropisz drobią. W ten sposób rozpoczniesz rytuał. Potem wystarczy pomodlić się do sił nieczystych, by dostać nagrodę. Nie wiem, co tym wszystkim sądzić. No dobra, spróbuj, nie zaszkodzi. Dobra, to on już powiedział, to proste, zbuduj ołtarz. No to, moi drodzy, tutaj się sprawa komplikuje. Jestem ciekaw, bo właśnie nie miałem chyba właśnie tej... tej czaszki krowy, prawda? Bo poza tym mogłem zbudować... A nie, nie mogłem okultystycznego ołtarza stworzyć. Dobra, to mam deski, mam, brakuje mi tylko jednego materiału. Paniemko... Ja będę musiał goździka przynieść, prawda? Kurde. Będę miał, potrzebuję goździka, prawda? Dobra, moi drodzy, mamy plan. Czekajcie, jestem tutaj, byłem tu, byłem tam. Idziemy do hotelu Prezydent, czy w jego okolice. Wiem, gdzie kupić pakowanego kurczaka, to nie jest żaden problem. To jest zaraz obok. W sumie to... nie, dobra, najpierw hotel Prezydent, to jest ważniejsze. Czy ja właśnie zakręciłem jakoś głupio? Nie, dobrze, to jest hotel Prezydent. Bo kurczaka pójdziemy, to nie jest wielki problem. Myślę, że nawet kupimy, nie wiem, 5 powiedzmy. Bo mówię, nasze pieniądze teraz nie są absolutnie żadnym problemem, tak? Jeszcze mamy to radio, które będziemy mogli oddać, więc pewnie za nie 200 albo 3 dostaniemy. To jest najmniejszy problem w tym wszystkim. Natomiast... problem jest to, że muszę wyciągnąć goździka. A wiecie co, od razu wezmę ich. Widzicie, mamy ten jeden mroczny dłoń, bo ja go kupiłem tam za 666, prawda? O, materiał do wytwarzania. I patrzcie, on się dopiero teraz przydaje, tak późno, nie? Tym wszystkim. Tutaj będę musiał przejść, potem w lewo. Troszeczkę sobie zrobiłem drogi na dobrą sprawę, poszedłem wszędzie naokoło. Chociaż czy... Nie, dobra, i tak sobie dorobiłem drogi. No, dorobiłem sobie drogi. Myślę 30 razy, czy na pewno nie pierdzielę głupot. Dobra, wspaniały materiał, chcę się nauczyć, proszę. Dziękuję. Widzisz co, jeszcze dziwny materiał. Też się nauczę, czemu by nie. A wytrzymałe połączę, ile kosztuje 5, dobra, to też się nauczę. Pani Emka mnie nauczy. O! Mogła mnie nauczyć, jak się szyje. A nie, czekajcie. Okej, to ja miałem jej coś powiedzieć o szyciu. Tak, niech mi pan powie, jak się to robi, chętnie posłucham. Wyjaśnij, jak się to robi. Aha, rozumiem. Jeśli zrobił pan to według moich wskazówek, poncho będzie bardziej trwałe i zdecydowanie cieplejsze, ale trzeba użyć lepszego materiału. Aha, mogła mi pani powiedzieć, jak zrobić lepsze poncho? O! Nauczyła nas, jak robić lepsze poncho. Wow, hura. Dobra. Nie mamy goździków? Co? Chwileczkę, czy... Ja wziąłem tylko 3 goździki? Dobra, nieważne. Palić, to mamy czaszkę krowy i wiemy już, jak wytwarzyć teraz ten epicki materiał. Czy ja... z czego się go robi? Czy ta... Boli mnie dupa? Potrzebujemy taśmy, tak, żeby to robić. I do materiału zwykłego potrzebujemy też taśmy. Oj, będzie mnie bolała dupa, no ale trudno. Mówię, jak mus to mus. Dobra, więc to mamy załatwione. Trochę nie mamy kasy, więc może byśmy tak podeszli do jednej czy dwóch osób, pożebrali trochę. Dziękuję. O, dobra, dał mi kawę i książkę, może być. Cokolwiek, tak? Dobra. Też super. No i to mogę po prostu iść oddać zadanie, ale wiecie, żebranko zawsze na propsie, bo jeszcze można wskoczyć na wyższy poziom, będziemy mogli się potem nauczyć za 1000 tego żebrania już ultra, hiper najlepszego. Dobra, nie wiem. Mam nadzieję, że to będzie wystarczające, aby Anton nam w końcu przekazał kolejną misję. Anton, radio. Proszę bardzo. Jeszcze coś? O! On mi powiedział, że sprawdził kolejną miejscówkę, iść do niego i dowiedzieć się szczegółów. Dobra. Okej, czyli nic nowego. Po prostu... Kolejna misja od Bonda. No, martwi mnie to, że nie mam absolutnie naprawdę nic, co mogę zrobić tej u tego pana. Dobra, mówi, że masz bla bla, ręką rozwaloną, magazyn, okej. Gdzie jest magazyn, powiedz mi? Tam. Tak średnio, szczerze mówiąc, mi się to opłaca. Lecę na niedźwiedzia. Dobra, zobaczymy co dalej. Na razie skupmy się na tym. Mroczne odłamki. No i szakal, nie wiem gdzie jest szakal, będę musiał zobaczyć potem gdzieś. Ile mamy w ogóle dni jeszcze do końca? 10 dni, moi drodzy. Tak, no przydałoby się pospieszyć, nie? Branko, hura. W sensie, czy od kogoś można było jeszcze kupić materiał ten specjalny, ale wydaje mi się, że nie.
Wydaje mi się, że nikt tego super materiału nie miał. Poza tym, wiecie, no kupię po prostu trochę taśmy doklejącej, tak? I tak jest po drodze pani Spurna, więc to nie jest problem. I w ogóle... Po co mi ten arbuz do jasnej ciasnej? I te warzywa, w ogóle... A nie, warzywa to były bodajże do macho, ale nadal śmieszne, tak? Chyba tutaj nic, to mi się nie przyda. Tutaj chciałem iść, do tegoż sklepu. Mam nadzieję, że pani Spurna jeszcze też będzie otwarta potem. No, dobra, panie, jakby się już pan nawinąłeś, daj mi kasę i dziękuję. Ochroniarz. Pyk. I co ja tutaj miałem kupić? Miałem kupić pakowanego kurczaka. Nie wiem, kupię... Ała, on jest drogi. Dobra. Sztuki, mam nadzieję, że będzie wystarczająco, że nie będę musiał tyle kupować 10 sztuk, bo... Chyba się posikam wtedy. Z bólu. Po prostu. To będzie bolało moje serduszko, bo to jest bardzo dużo kasy, tak? Żeby... No 1500 mimo wszystko nie jest jakimś wielkim problemem dla mnie, żeby zdobyć. Ale... sprawię mu klawiaturę może. Nie chcę koniecznie papierośnicy. Może to nie jest duży problem, żeby tyle zarobić, ale no wiecie, nadal boli. O! Mamy materiał za stówkę. W sumie to mogę kupić taśmę, bo i taśma i tak będzie mi potrzebna. Materiał w sumie też mogę dokupić, dziękuję. Dobra, czyli dało się nakupić ten wspaniały materiał od niej. Spoko. A i tak warto, wiecie, go ewentualnie potem dorobić, tak? Albo warto mieć po prostu taśmę w dodatku, myślę. Taśma się zawsze przydaje. Nieważne, co byście mi powiedzieli, taśma zawsze mi się przyda. Bo w ogóle mamy ten, tej kosz na butelki. Mnie akurat by się przydały, bo wiecie, mamy zrobić te. Jak się nazywa? Ej, zepsułem. Mamy zrobić świeczki, no tak, i tyle z tego było. Mamy zrobić, to pójdziemy jeszcze do tamtego. Mamy zrobić świeczki. A skoro mamy zrobić świeczki, to potrzebujemy tej specjalnej butelki ozdobnej. A jak potrzebujemy tej butelki ozdobnej, to trzeba było znaleźć ją w koszu z najlepiej, no, szkłem, tak? Logiczne. Przynajmniej jest największa szansa na to, że właśnie tutaj ją znajdziemy. Jak mi się wydaje. Zobaczmy, czy może? Ta-da. Proszę bardzo. Mówiłem, lepiej jak przepowiednia, tak? W bałangę się zamieniam. Myślę, czy już teraz zrobimy ołtarz, czy mamy wszystko? Będziemy mieli ten trzeci materiał, na pewno, bez problemu, więc zrobimy ołtarz. Jest noc, więc damy radę odprawić rytuał, bo jeśli tylko co on... No tak, musimy upuścić sobie krwi, tak? Dobra, ale zacznijmy od tego, co mogę zrobić. Więc tak, wspaniały materiał, czy ja go chcę robić? Niekoniecznie. Czy ja chcę coś rozbijać z tych rzeczy? Niekoniecznie, powiedziałbym, że bardzo niekoniecznie. Może, dobra, nie, to mi się nawet nie opłaca. Więc tak. O, w ogóle to poncho, rzeczywiście dostaliśmy luksusowe poncho. Ej, ono było całkiem niezłe. Muszę przyznać, chociaż czy aż takie dobre? Na pewno dużo charyzmy daje, więc to jest bardzo spoko. Ale. Nie tutaj, tego nie chcę robić. Tu. Okultystyczny ołtarz, to jest to. On jest trudny do wytwarzania, ale nam wystarczy właśnie dwa razy i udamy. I dajemy radę dzięki temu. Dobra, zacznijmy budować, pokaż listę przedmiotów. Garnek mogę położyć, ja nie potrzebuję na razie. Mamy ten ołtarzyk. Gdzie postawimy okultystyczny ołtarz? Oczywiście, że pod ścianą, tak centralnie, chamsko. Tak, o. Dostaliśmy kamień milowy. O, proszę bardzo, moi drodzy. Bo to jest straszne, o, to jest ciekawe. Dobra, mamy kamień milowy przedostatni, jak widzicie. Czyli co jeszcze nam brakuje? Wyposażenie poziomu trzeciego, ewentualnie. Dlatego potrzebowałbym trzech materiałów epicki. Dobra, damy radę to zrobić, ale nie, potrzebowałbym sześciu. Nie mamy aż tyle taśmy. Albo złożone wyposażenie, to nie mamy. Albo cztery metalowe konstrukcje, to nie ma szans na to, zupełnie. A w ogóle, i tak potrzebuję przynajmniej jeszcze 10. Więc musiałbym przynajmniej dwa te osiągnąć. Ale jest dobrze, prawie mamy rozwiniętą kryjówkę. I co, moi drodzy? Regeneracja, charakternik, pragmatyk. Tutaj było. Zatwianie, bla bla, potrzeb. Apeki. Powiem tak, ja uważam, że najlepiej będzie chyba zrobić udogodnienia. Albo regenerację. I co, pójdę w udogodnienia i potem w regenerację, jeśli już. Już fach... Nie, kurde, zepsułem. Fach w ręku byłby lepszy, jak mi się wydaje. Chociaż czy ja potrzebuję jeszcze... Nie wiem, ja już mam tak OP postać, że no sami rozumiecie. Dobra, pakowany kurczak. Mam nadzieję, że mi nic nie wyskoczy tutaj. O, i widzicie, dostajemy zdrabki za HP. Dobra, wystarczy. Czarne metalowe buty, fajne glany. O kurwa, bardzo fajne glany. O ja pierniczę, dobra. Powiem szczerze, że zachęcili mnie.
Tylko, że tak, potrzebuję się wyleczyć, więc ja się wyleczę, wiecie co? Teczka. I... Potrzebuję tak... O, czekajcie, mam morale bardzo nisko. Weźmy sobie Play Guy'a. Bandaże. Kurczę, mi tak zjeżdża. Czekajcie sekundkę. Czemu mi tak zjeżdża? Dobra, nie wiem dlaczego, ale zaczyna mi tutaj coś zjeżdżać w menu. W jakimś punktu. A, nie, proszę, nie za daleko się wyleczyłem, bo przecież jeszcze mamy to. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Mamy 100 HP. Drugi pakowany kurczak leci. Czyli jeden pakowany kurczak wystarcza na jedną tą, na jedną jakby... Na jeden cykl. Ciemno piwo. Okej. Jeśli nam zabiera 16 HP, to ja mogę to zrobić... 5 razy. Nie będę ryzykował 6 razy. 5 razy. Mamy 2. 3. Znaczy tak. Cztery. Roczny odłamek pierwszy. Zobaczcie, jest dopiero pierwszy, nie? 5, dobra. Martwy kot. Ja pierniczę. Ej, zobaczcie, na tą kasę pójdzie. Ała, to boli. I już teraz widzę, że to będzie bardzo... Bardzo szło, bo tak, nie dość, że trzeba kupować apteczki albo bandaże, które swoje kosztują, tak? Ja wiem, że dostajemy przedmioty, super, ale to wiecie, nadal. To jest raz, a dwa jeszcze trzeba tego pakowanego kurczaka, tak? Bierzmy te zdrabki, zobaczmy, co na nich znajdziemy, albo w nich znajdziemy. Dobra, to jest znowu kolejne kilka koron. Ja muszę kończyć do tego gościa z papierosami, bo on nam musi wypłacić za te zdrabki całkiem sporo pieniędzy. Ale to jest pogrzane. Mam 80% HP. Jeszcze jeden bandaż. Tutaj wytwórzmy parę bandaży, przydałoby się. A co tutaj mamy? Aha, to lepsze poncze i luksusowe poncze, tak. Zmieniam materiał. Potrzebuję... Żeby jeden wytworzyć, potrzebuję jednej. Potrzebuję 10, żeby wytworzyć wspaniały materiał. No to może być ciężkie. Dobra, wytwórzmy i tak wspaniałe materiały, te dwa. Na ile będziemy mogli. Wydaje mi się, że szczerze mówiąc, chyba taniej będzie kupić. Takie wrażenie. Dobra, to nam się udało. Mamy 90% HP. Jedziemy do stówki. I otwórzmy bandaże też przy okazji. Widzicie, tych materiałów wcale nie mamy aż tak dużo. Już teraz nam się powoli kończą. Dlatego właśnie, że wytworzyłem tyle materiałów. No i też nie zbieram teraz tych ciuchów. Nie chodzę na przykład gdzieś o strach, nic po ciuchy, tak? Nie zbieram ich z koszy. Dobra, wystarczy. Lecimy, moi drodzy, jeszcze raz. Ale te odłamki będzie mega trudno zdobyć. Play Guy, no jest świetnie. Ale to jest pogrzane. Czarna metalowa kurtka, super. Pewnie nie będzie już nam aż tak przydatna. I powiem szczerze, no nie jestem zadowolony, tak? Jakby nie chcieliśmy wcale w tę stronę iść. Z drugiej strony, no... Nie jestem fanem tego typu rytuału, co jest chyba dosyć oczywiste, tak? Jakby nie widzę w nich sensu żadnego. Okej, jeszcze raz, możemy sobie pozwolić. Nie będzie trzeba przestać. To już chyba trzeci rytuał, tak? Więc nie będziemy mieli kurczaka. Nie wiem w ogóle, po co ten kurczak jest. Nie kojarzę, żeby coś takiego było. W jakiejkolwiek religii tego typu. Dobra, zobaczmy. Jeszcze mam 5 zdrapek, moi drodzy, więc może nam się troszkę chociaż tych pieniędzy tutaj zwróci za to wszystko. Chociaż tak naprawdę kogoś to obchodzi, pewnie nie. Ale to będzie ciężko, żeby tę misję wykonać, a mamy mało czasu, tak? Będziemy mieli 9 dni niedługo. Więc będzie trzeba się pospieszyć. Trzeba będzie zdecydowanie pożebrać albo posprzedawać, coś zrobić. Trzeba będzie się uzbroić w dużo apteczek. Dopiero mamy 2 odłamki. Jeden kupiłem przez przypadek wcześniej. Myślę, że to może być coś ciekawego. Że to jest coś ciekawego, nie zrozumcie mnie źle. To jest absolutnie bardzo ciekawa rzecz. Ale no, chyba rozumiecie, co mam przez to też na myśli. Czy ja mogę już zrobić te świeczki? Czy ja mam rzeczy na świeczki? Świeczki. Nie mam tej puszki. Czy ja na pewno nie mam żadnej takiej puszki już tutaj? Ja wszystkie zużyłem. Byłem pewien, że tej... No właśnie. Puszek to ja mam od cholery, delikatnie mówiąc. Więc tak, robimy świeczuszki od razu. Pyk, 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 tutaj. Aha, no, muszę to w warsztacie zrobić. Ale zobacz, jeszcze raz, jedziemy na dół.
Pijalnia. O, proszę. Mamy rzeczy na pijalnię. Dobrze wiedzieć. O, przywracam morale. A ja teraz podczas chyba snu też mam przywracane morale, poza tym nie potrzebuję. Dobra, świeczki zrobione. Mamy je gotowe. I teraz tak, gdzie idziemy? Idziemy na górę, idziemy się wypróżnić. Idziemy, jeśli damy radę, to sprzedać też, o ile jeszcze będzie otwarte, chociaż wątpię. Oj, przepraszam, uderzyłem w mikrofon. Nie ten pan. Właśnie, jeszcze będą... A to też nie ten pan. Cholerka. Myślę, że tutaj był pan od papierosów. On musiał być tam. Dobra, to idziemy najpierw tutaj, potem tam. Będzie trzeba... O kurczę, zobaczcie, jak nam jest zimno. Teraz trzeba będzie herbatkę wypić. Załatwione. Herbatka, 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 herbatka. O! Ciemno piwo, czy to w ogóle da się wypić? Nie wiem, czy chcę ryzykować, ale to wygląda co najmniej ciekawie. Zobaczcie, on ma nawet napisany demon. Fajne. Ale no. No właśnie, herbatka, żeby się ocieplić, ogrzać. Mam nadzieję, że ten pan z papierosami będzie miał jeszcze otwarty, bo chcą posprzedawać te rzeczy. Potrzebuję tych pieniędzy teraz. Troszkę na gwałt bym powiedział. To jest zwykły sprzedawca. Mogę zobaczyć, oni teraz są w nocy pootwierani. Nie wiem dlaczego do końca. Wcześniej nie byli. Mam wrażenie. Nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy coś, ale no cóż. Nieważne. 80 kasy, no to dużo nam to nie dało. Dobra. Więc moi drodzy, co będziemy teraz robili? No możemy pójść do Zakiego i powiedzieć mu o, zostałem legendarnym tym. Tak. I to jest w sumie wszystko. Naprawdę, bo... No ja będę musiał pożebrać, tak? Nie oszukujmy się, ja będę musiał teraz pożebrać pomiędzy odcinkami. I nam się kończy czas. Ale powinniśmy mieć już Zakiego teraz w kieszeni. Niemniej, chciałbym tutaj, ja mówię, też dokończyć kwestię tych porwań, o, nie porwań, przepraszam, tylko zabójstw. Więc jeszcze muszę tego szakala też znaleźć. Ale byłem pewien, że gdzieś go widziałem. Bo jestem na 100% pewien, że gdzieś na niego wpadłem. Ale nie pamiętam dokładnie gdzie. A ciekawe jest to, że ten Bax jest wtyką. Chyba nie powinien tego zgłaszać na policję, no bo to by było co najmniej głupie, tak? Czyli załatwisz bazookę, ok, poproś, to już nic, ucz mnie, on też. Tak, on nas już niczego nie można uczyć, kardynał. Więc idę na dół, o właśnie, jeszcze do Jenkinsa, moi drodzy, idziemy ze świeczkami. Dlatego już nie będę czytał, bo tam nic nie ma, to jest taka, wiecie, typowa misja, żeby u niego sobie podbić zaufanie, tak? Dobra, pogadajmy. Lecimy. Mogę mu dać room, ok. Tu ten. Siodawca. Znowu świeczki, no kurde, tak? Inaczej nie powiem. O, Jenkins, mógłbyś szepnąć kardynałowi przychylne słówko, nie? Nie ma sprawy, okej. Okay. I zobaczmy, czy rzeczywiście to zadziała na kardynała, czy na Zakiego, bo... Wolałbym, żeby na Zakiego, szczerze mówiąc. Okej, okay. I kardynał chce z nami pogadać. Jenkins przyszedł, żeby powiedzieć, że bla bla, okej. Okay. Nic to nie zmienia, jakby kardynała i tak mamy już w tym momencie stówę, więc... Wiecie, no co mnie to zaboli. Bardziej mnie interesuje, żeby Zakiego sobie podbijać, ale to może być ciężkie. Dobra, Zaki. Udało się, wygrałem, cały czas byłem nawalony. Co wygadałem, zobacz, mianowicie nieustrzy bohaterzy, gdyby ludzie grzały, legendarny Beczmoto. To ogromny zaszczyt, Zaki, dziękuję. Legendarny Beczmoto, patrz. Tak będzie, Zaki, dzięki. I zaufanie plus 10. Zobaczmy, czy teraz na mnie zagłosuje. Aha, to jest terty śmieci, okej. Okay. Po prostu nam powiedział, że są. Jeszcze nie jest przekonany. Aha, tu są kolejne te sterty śmieci, to są jeszcze lepsze sterty. O! A to sterta się pali, moi drodzy. To sterta, co się pali. Ale no, okej, okay, te sterty, one są przewalone. Oj, moi drodzy. Powiem tak, jakkolwiek bycie moczy mordą, to jest taka, wydaje się, że taka zła droga, no i jest to poniekąd zła droga, no alkohol nie jest dobry, tak, i uzależnienie od alkoholu też nie jest dobre, ale zobaczcie, jakie nagrody daje podbicie sobie statystyk, tak, czy trzymanie się tych rzeczy od moczy mord. Bądźmy szczerzy, to jest niemały kawał. Śmietniska, tak? Które można sobie zebrać i które jest mega OP. Tu już nic nie ma, tutaj jeszcze. Ile... O, bardzo trudne znalezisko. Pierwszy raz trafi... 4 razy? No, przepraszam, ale... Chyba mać. Przecież to jest...
To jest chore. Moczy mord. Droga moczy mordy. To jest absolutnie broken. Rzecz w tej grze. Przecież zobaczcie, ile tu jest rzeczy i ile wartych, tak? Na przykład mamy materiał, który jest warty 100 normalnie. Jakieś tam epickie, no szpanie zaki. Bo jeszcze nas nie chce głosować, tak jak to wiemy, bo 85. Jeszcze nam brakuje 15, więc pewnie trzeba właśnie zrobić tę z tymi odłamkami rzecz. Ale o kurde, dobra, to jest OP, moi drodzy. Zobaczmy, czy jeszcze może kardynał nam coś powie nowego, jak teraz załatwiliśmy to. Może ma coś nam do powiedzenia? O! Wiesz co, kardynale? Jestem legendarnym moczmordą. Oho, gdy cię pierwszy raz zobaczyłem, to nie myślałem, że tak się stanie. Jestem dumny, że wychodzą są tak wybitni ludzie jak ty. Skończ z pochlebstwami, chyba po prostu mam to w genach. Dobra, no i to jest wszystko w sumie. Tyle mogliśmy z nim pogadać. Dostaliśmy ten płaszczyk, ja chcę go zobaczyć przy okazji. Właśnie to jest ta kurka, którą dostaliśmy. No ona jest taka sobie, ale na wcześniejszy etap pewnie byłaby niezła. I tutaj jest ten płaszczyk moczy mordy. Legendarnego. No, jakby to połączyć, no to jest całkiem niezły set, tak, na wcześniejszy etap gry, no a już na teraz tak okej, po prostu. Ja go może gdzieś schowam, tak, bo to jest jedna z tych fajnych rzeczy. Dobra, moi drodzy, wiecie co, ja teraz się ogarnę z różnymi rzeczami i zacznę zżebrać, mówię, pożebram trochę, myślę, że, nie wiem, jeden pełny dzień na tym spędzę i zobaczymy się w kolejnym odcinku za 2 dni. Tak więc dziękujemy bardzo za uwagę, do zobaczenia, do następnego, możliwe, że już ostatniego odcinka, czy przedostatniego odcinka w tej grze i na razie.